Tu? Kulturki. Kulturki. Czyli Ola. Maja. I mama. I mama. Kulturki. Kulturki. Dlaczego taki świąteczna melodia na początek? Bo mamy świąteczny odcinek. Świąteczny odcinek, ale taki trochę mocno przedświąteczny. Przecież dopiero listopad. Nie zauważyłam. No w sklepach to tak jakby już święta, prawda? A choinkę? Czekoladowe Mikołaje, choinki, ozdoby świąteczne. Wszystko już można kupić. Kalkulatory. Maja cały czas chyba w zaskórniakach jeszcze siedzi. Albo ostatnie zaskórniaki wyciąga na prezenty świąteczne. A, o to chodzi, na pewno. Ale świąteczny odcinek, nie dlatego, że święta już za tydzień, albo za godzinę, ale dlatego, że książka świąteczna. Tak. A co to za książka? To jest książka Dr. Proctor i niemal ostatnie święta. Znaczy jak grubo. Dr. Proctor, to ja się spodziewam, że będzie... To będzie grubas! Eksplozja jakaś na pewno. A że niemal ostatnie święta, no to ja się zaczynam bać. O co chodzi? Ja ci mogę powiedzieć, o co chodzi. Wszystko przez grzyby. To Maja nam może powie. Maju, co tam się wydarzyło? No i przez mikrofale. No tak było, że ten Trane, który właśnie powiem, kim jest Trane? Ten Trane właśnie. Pan Trane jest właśnie tym, który... Trane i spółka. No właśnie, on jest tym panem, który trafił... Prowadzi Trane i spółka. Że on ukradł proszek pierdzioszek. Jego synowie. Jego synowie i on właśnie w tym uczestniczył. No i właśnie to jest pan Trane. Chciał się zbogacić, a już był bogaty. No i zbogacił się aż tak, że kupił sobie święta. Dlatego, że przyszedł do króla. Powiedział: proszę pana, chcę zobaczyć pana, jestem grzyboinspektorem, chcę zobaczyć pana piwnicę. Grzyboinspektor? Kto to? Ktoś, kto szuka grzybów w lesie? Nie! On to ktoś... to sprawdza, czy jest grzyb na ścianie. No i wtedy sprawdził, tutaj na pewno jest grzyb. Na szczęście ja bardzo dużo trzeba zapłacić, ale ja mam taki właśnie spray do takiego grzyba. Czyli to, co? To pan może okazało się, że pan może sprzedać święta. Że król potrzebuje bardzo dużo pieniędzy, bo musi odgrzybić swoją piwnicę. Który jest grzyb, podobno. No podobno. Podobno. I mówię, że wszystko przez grzyby. No tak. No i wtedy powiedział... Ola dobrze mówi. Już wiem, komu sprzedam święta. Wiem, jest ja taki jeden ochotnik. No i wtedy wysłał to do pana Trane. Pan Trane się zgodził oczywiście, bo to on był grzyboinspektorem. Który oszukał króla. No niemożliwe. I że król się nie domyślił, a ja wiem, dlaczego się nie domyślił, ale nie powiem, za chwilę powiem. Okej, bo król taki trochę mało humaty, coś mi się wydaje. Ten król zawsze jest mało humaty. On taki, ale naprawdę? No dobrze, no i on sprzedał, król sprzedał te święta panu Trane. I co ten pan Trane zrobił z tymi świętami? Jeszcze bardziej sprzedał. No nie dokładnie, jeszcze bardziej, bo powiedział, że każdy kto nie kupi za 10 tysięcy zabawek w jego sklepie Trane i spółka. Prezentów, tak? Tak. No, to? To nie będzie mógł obchodzić świąt. Nie będzie mógł obchodzić świąt w ogóle? Nie będzie mógł, nie będzie mógł robić niczego, co ma w nazwie święta. Nie będzie mógł mówić, nie będzie mógł świętować. Nie będzie mógł mówić wesołych świąt. Nie mówić w ogóle, nie może wypowiadać słów związanych ze świętami.
nie może świętować, nie może nie gotować może jeść, świątecznych potraw. Nie może jeść świątecznych potraw, które mają w sobie nazwę świąteczne. Na przykład tak. Świąteczne pierogi. Na przykład nie może mieć choinki w domu, nie może dekorować. Nie może śpiewać kolęd. Nie może śpiewać, właśnie kolęd. Szkoda. Nie może, no grać, nie może grać na trąbce, która nie ma ucnika i się na niej nie da grać. I dlatego mama Bójka chce ją sprzedać. No właśnie. To już pan Tranek kupił te święta, zabronił innym świętować, jak nie kupią produktów za 10 tysięcy koron w jego sklepie. No i w jego sklepiku. A gdzie doktor Proktor? W jego magazynie. W centrum handlowym. Gdzie jest doktor Proktor? Siedzi w domu i akurat siedzi, siedzi razem z Bulkiem i Lisą i z Margarin. Tak, i oni rozmawiają i Bulek... Z Juliet chyba. No nie. Tak. Aha, dobrze, to jej nazwisko było. No, no i oni, no i Bulek opowiada im o niestworzonych, o podobno przez lisy uważane niestworzonych istotach, na przykład typu wampiro-żyrafy, słonie, słonie, nie, słonie cycowate. Cycowate. No naprawdę. Jeszcze jakieś psa, które latały tam. No i co? Oni się dowiadują o tych świętach? I co? No i oni tak... Co do licha? Co do licha? Co do licha? Boję się! A, ja nie... Ale coś postanawiają. A najlepsze jest to, że przez każdym razem jest takie coś, na przykład... dokładnie 8 godzin i 24 minuty przed Wigilią. Ekipa doktora Proktora, czyli nasi starzy znajomi, kto jest w tej ekipie? Bulek, Lisa, doktor Proktor. Tak, no i Juliet. To nasza trójka wspaniała. Nie, ona nie jest. Juliet jest ważną też postacią, ale... Tak, bo gotuje im świąteczną leguminę, a dokładnie zielonoświątkową. Tak, bo świąteczne zakazane. I postanawiają, że... Uratują święta. Że to tak nie może być. Że bez świąt... Że to nie fair. A szczególnie Lisie się to nie podoba. Ona ma wszystko, ale ona... Nie, bo jej rodzice są, bo jej rodzice mają tyle pieniędzy, że wiedzą, że uda im się kupić. Tak, ale jej się nie podoba to, że inne dzieci nie będą miały świąt, prawda? Że jak ten Trus i Jim zapytali się na podwórku, kto z was u nas będzie świętował święta i kto z was ma tyle pieniędzy, żeby ten, to tylko Lisa wtedy podniosła rękę. Trus i Jim, czyli? Czyli tacy synowie tego... Trane! Ci, którzy Trus ukradli. Trus, Trane. Trus, Trane. No. Trus i Trym. Tak. Ale oni mają na nazwisko Trane. Tak, wiem. Trus, Trane. Trym, Trane. To głupio brzmi. No, tak śmiesznie bardzo. Czyli postanawiają uratować święta. Doktor Proktor, Lisa i Bulek chcą uratować święta. Ale proszę o pomoc jeszcze jednego ważnego bohatera. Stanisława. Mikołaja. Stanisława! Mikołaja! 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 Stanisława! Mikołaja! Stanisława! Mikołaja! Stanisława! Mikołaja! Czyli? Mikołaja! No to kim jest Stanisław? Mikołajem! No właśnie, Stanisław jest Mikołajem. Nazywa się Stanisław, ale jego zawodem jest bycie świętym Mikołajem. On już od dawna tego zawodu nie wykonuje, nie zdradzimy dlaczego. Przez mikrofalówki! Właśnie, zdradzimy, że to ma dużo wspólnego z mikrofalówkami. I... Przez mikrofale! I... Jak ten słonik to tłumaczył, no to powiedział tak, to wszystko było przez mikrofale. Dokładnie, przez mikrofale. W każdym razie odnajdują Stanisława, czyli świętego Mikołaja, i proszą go o pomoc w uratowaniu świąt. Ale interesującym aspektem świętego Mikołaja było, skąd on pochodzi, pamiętacie? Skąd z Polski. Pochodzi? Z Polski. Z Gdańska. Z Gdańska, tak? Urodził się Mikołaj z książki Jones, bo możemy się dowiedzieć, że święty Mikołaj tak pochodzi z Polski. I tak się zatrzymało na babce i tam ten, a zatrzymało się na G. Tak. Cało Gdańsk. Nie, i on mówił tak jakiś Kańsk? Gdańsk. Tak, bo... Bańsk? Banks? Bańsk? Banks? Cans? Gdańsk? Gdańsk? Gdańsk. Bardzo dobrze. Gdańsk. Gdańsk. Eańsk? Fańsk?
podobno to tak szło literami, ale to już się też dowiecie. Mikołaj osiada w Norwegii i tak z pokolenia na pokolenie idą Mikołaje, którzy żyją bardzo długo i oni też w międzyczasie zaprzyjaźniają się z rodziną proktorów. Hektorów, proktorów. No nie Hektorów, ale proktorów po prostu. Ale czyż rodzina też doktora jest, proktora. Dziadek Hektor się nazywał, też był, tak. Dziadek się nazywał proktor Hektor. No byli. Doktor Hektor proktor. Każdy proktor w jakiś sposób współpracował z Mikołajem, usprawniając jego pracę. To jest też bardzo ciekawe, że można się tego dowiedzieć. No i co? I oni razem z tym Mikołajem próbują uratować te święta. Nie zdradzimy, czy się udało. Nie zdradzimy, ale powiemy, że... Było super. Bardzo było ciekawe. W związku z tym ratowaniem świąt wybuchowo. Powiem tylko, że dużo miały w związku wampiro-żyrafy. Tak, były wampiro-żyrafy. Były nawet rakiety. Które nigdy nie budują. Które nigdy nie budują. Była o mało co wojna między Finlandią i Norwegią. Czyli był spór o to, kto jest właścicielem świąt. I było trochę mydła czasu. Mydło czasu. To było bardzo, jak w poprzednich częściach ważnym wynalazkiem był proszek pierdzioszek i proszek prykonautów, to w tej części najważniejszym wynalazkiem doktora Proktora jest... Siuszanie. Mydło czasu bardzo się do którego nasi kawa mogłoby przydać. Juliet. Powiedzcie, nie. Kto jest waszym ulubionym bohaterem tej części? Juliet. Król. I król. Juliet. Najpierw powiedz nam o Juliet. Kto to jest w ogóle Juliet? Juliet to żona doktora Proktora. Dlaczego ją lubisz? Bo ona zawsze gotowała im leguminę świąteczną, ale mówiła, że to legumina zielonoświątkowa. Czyli Bulek ją bardzo lubi, bo Bulek lubi leguminę. Polewał sobie sosem karmelowym cały czas. Maja chyba dla niej jest ona ulubiona, dlatego że ta lica, a to ja mi się przypomina taka śmieszna rzecz. I muszę, jak szła ten, musimy natychmiast porozmawiać z najmądrzejszą osobą, którą znam. Bardzo ci dziękuję, Lisa, że tak uważasz, powiedział Bulek. Nie o ciebie chodzi, tylko o Juliet. A mi się najbardziej podoba król, bo on jest głupkowaty. Ten król taki trochę niekumaty. Niekumaty. Co? Taki... Ale dalej nie rozumiem, jak to mógł być pan Kranę, jeśli miał okularki okularki i wąs. Sztuczne okularki i wąsy ze sklepiku pana Tranę? A, dobra, już rozumiem. No, król nie do końca rozumiał, o co chodzi. Sprzedał być może święta, które w ogóle do niego nie należały. Ale właśnie dziewczyny. Do kogo tak naprawdę należą święta? Do nikogo. Do nikogo? Do Stanisława. No ja myślę, że do Stanisława. No bo on jest Mikołajem, no Mikołaj zawsze ma święta. Tak? No przecież wiadomo. To nie są jego święta, bo Mikołaj nie istnieje. Istnieje. A Stanisław? No właśnie, to jest odwieczny spór, czy Mikołaj istnieje i czy bez Mikołaja mogłyby istnieć święta. Mogło. Bo rodzice, ty wy za to odpowiadacie. Bo za co? Za święta! Za prezenty! Podkradnę się we święta tegoroczne i sprawdzę, kto to naprawdę przynosi święty. Mikołaj święty? Prezenty. No prezenty na święta. Kto naprawdę? Mama? Tata? Czy Mikołaj? Raczej mama i tata. Raczej, ale trzeba to sprawdzić. Książka Doktor Proktor. Proszę, pierdzioszek. Nie, i nie ma ostatnie święta. No jednak wprowadza nas trochę w atmosferę świąteczną, prawda? Troszeczkę. Mocno. No, chyba mówi o takich ważnych aspektach świąt. Tam lisa. Leguminie. O ważnych potrawach świątecznych na pewno też. U nas się nie je leguminy świąteczne, ale w niektórych krajach się je. A co to w ogóle jest legumina? Czy to jest owsianka? Nie, no ona tam chyba ryżową robiła, prawda? Legumina ryżowa. Z ryżu takiego rozgotowanego. A co to w ogóle jest No taki rozgotowany ryż, taka papka ryżowa, taki budynek ryżowy, coś takiego.
nie wiem jak to nazwać, taki budyń ryżowy, no. Można się trochę ciekawych rzeczy o świętach dowiedzieć, a już na pewno można się dowiedzieć, jak Mikołaj produkuje prezenty i jak dostarcza je na cały świat z tej książki. Co Wam się w niej najbardziej podobało? Mi się podobało... No, mi się różne rzeczy podobały. Mhm. To Maja może nam powie. Mi się najbardziej podobało, że to był omal ostatni. Niemal. Mhm. A nie powiemy, czy to były ostatnie, czy niemal ostatnie. Bo tam do końca, do ostatniego rozdziału praktycznie trzyma nas autor w napięciu, czy się uda, czy się nie uda. Pojawiają się różne przygody, Beksy. Różne sytuacje. I Beksy też się pojawiają. Beksy też, nie wiem czy Beksy też, ale a, pojawiają się, tak. Tak, jest dużo smuteczku na końcu też, pamiętam. No, sporo napięcia tam jest. Na pewno to kolejna część doktora Proktora, w której jest bardzo dużo śmiechu i dużo takich absurdalnych, dziwnych sytuacji, które się wydarzają i które raz mogą nas trochę przygotować na święta, trochę nam pokazać ich prawdziwą ideę, a przy okazji trochę nas rozśmieszyć przed świętami. No właśnie. W tym całym pędzie, takim napięciu przedświątecznym pozwolą nam je trochę rozładować, tak? Tak. Bo w świętach nie chodzi o to, żeby się spinać, żeby się denerwować, tylko żeby odpocząć, żeby w rodzinnej atmosferze. Tak. Więc myślę, że do tego, że to ta książka, mimo że na pierwszy rzut oka wcale o tym nie jest, może nam też pokazać. No właśnie. A właśnie chciałam powiedzieć, myśleli, że ktoś zginął, a naprawdę ktoś był na kankanie. Dobrze. Ale chyba się domyślacie, kto to był. No zobaczymy, czy się domyślą nasi słuchacze, a na pewno mogą sobie posłuchać. Przeczytać w zasadzie. Posłuchać. Albo rodzice mogą im przeczytać. Albo tak jak posłuchać. W naszym przypadku. Nie powiemy Wam jeszcze wesołych świąt, bo to jeszcze nie czas. Ale powiemy Wam, pa. Że może niebawem przyjdzie do Was Stanisław. Pa. 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 I powiemy pa. 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 Pa.